NASA ogłosiła, że liczba poznanych planet pozasłonecznych przekroczyła 5000. Ciekawe, czy wśród nich jest druga Ziemia. New planets, they're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Similar to the same size as Earth, rotates around a sun like our star, our sun, and located in a habitable zone. Druga Ziemia? A może poszukajmy planety jeszcze lepszej? Wyobraźmy sobie życie bez ekologicznych katastrof, bez powodzi, bez suszy, bez tornad, gdzie życie rozkwita w każdym jej zakątku. Nie z tej Ziemi. Naukowcy szacują, że około 4% odkrytych egzoplanet może być podobnych do Ziemi. To i tak sporo. Oznaczałoby to, że mamy 200 potencjalnych planet do zamieszkania. Ale zejdźmy na Ziemię. Planeta zamieszkiwalna to taka, która okrąża odpowiednią gwiazdę, posiada właściwą temperaturę, atmosferę z odpowiednią ilością tlenu i dobrą grawitację. Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie opublikowali w czasopiśmie Astrobiology wyniki swoich badań. Wyznaczyli 24 obiekty o cechach możliwie lepszych niż na naszym ziemskim globie. Przyjrzeli się egzoplanetom wykrytym za pomocą kosmicznego teleskopu Keplera. Jest pewien mały problem. Na tych planetach nigdy nie byliśmy. Życie na Ziemi możliwe jest m.in. dlatego, że nasza rodzima planeta znajduje się w tak zwanej ekosferze. To strefa wokół gwiazdy, w naszym przypadku wokół Słońca, w obrębie której mogą panować warunki umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów. Za warunek najistotniejszy uważa się istnienie wody w stanie ciekłym. Choćby z tego powodu Ziemia wydaje się być idealna. Ale czy na pewno? Grzegorz Przybyła, astronom z Planetarium Śląskiego, nie wyklucza, że mogą istnieć lepsze planety. Najlepiej, żeby planeta miała troszkę silniejszą grawitację, żeby była trochę masywniejsza, na przykład około 2 mas naszej planety. Rozmiar troszkę większy od Ziemi, około 1,5 rozmiaru naszej planety. I to by sprawiło, że trochę silniejsza grawitacja by spowodowała mniejsze urozmaicenie powierzchni tej planety. Niższe góry, ale również bardziej płytkie oceany. W głębinach oceanów życia przecież na naszej planecie jest dosyć niewiele, więc bardziej sprzyjające będą płytkie zbiorniki wodne. Silniejsza grawitacja wypłaszczyłaby powierzchnię, a organizmy musiałyby dostosować się do tej rzeczywistości. Z całą pewnością mielibyśmy również gęstszą atmosferę. Gęstsza atmosfera i to jeszcze atmosfera z większą zawartością tlenu mogłaby spowodować, że roślinność rozwijałaby się dużo bujniej, byłaby bardziej urozmaicona niż na naszej planecie. Jeżeli oczywiście mielibyśmy silniejszą grawitację, to umięśnienie nasze musiałoby być na przykład większe. Mięśnie by nam się po pewnym czasie na pewno rozbudowały, gdybyśmy zamieszkali na takiej planecie. A więc przed wylotem na drugą Ziemię wskazane jest wybrać się na siłownię. Silniejsza grawitacja oznacza gęstszą i cieplejszą atmosferę, co sprzyjałoby różnorodności gatunkowej. Żeby wszystko ze sobą grało, musielibyśmy mieć na nowej planecie zupełnie inne ułożenie lądów. Mogłoby ich być więcej, ale musiałyby być zdecydowanie mniejsze. Mogą być planety, na których warunki będą lepsze, na przykład z tego powodu, że nie będzie dużych kontynentów, tak jak Eurazja czy Afryka. Jeżeli chodzi o naszą Afrykę, ona znajduje się na równiku i jest oczywiście otoczona przez duże ilości wód, oceanów, natomiast para wodna nie jest w stanie dotrzeć do tych pustynnych terenów właśnie z powodu zbyt dużych rozmiarów Afryki. Planetą, która była bardziej sprzyjająca, byłaby planeta, gdzie kontynenty byłyby mniejsze, mórz lub oceanów byłoby dużo więcej, byłyby w miarę płytkie
i dzięki temu nawet na równiku temperatury i wilgotności byłyby sprzyjające do życia. Ale to nie wszystko. Patrząc na okolice podbiegunowe, możemy zaobserwować duże ilości lodu, śniegu, więc łatwo się domyślić, że bardziej sprzyjająca byłaby troszkę wyższa temperatura. Na przykład gdyby temperatura na takiej planecie wynosiła około 25 stopni Celsjusza, organizmy żywe mogłyby zamieszkiwać nawet w okolicach podbiegunowych. Średnia temperatura na Ziemi to 15 stopni Celsjusza. Dlaczego więc martwimy się o globalne ocieplenie? Na naszej planecie przy wyższej temperaturze niestety życie będzie miało większe problemy właśnie z powodu dużych kontynentów. To właśnie ta ogromna Afryka będzie bardzo cierpiała z powodu wyższych temperatur, bo jeszcze mniej pary wodnej będzie się dostawało w okolice pustyń, więc będzie to pustynnienie narastało. Natomiast gdyby tą Afrykę rozbić na mniejsze fragmenty, to mielibyśmy bardzo taki sprzyjający, ciepły, wilgotny klimat do życia. Bardzo ważne jest też wokół jakiej gwiazdy wędruje planeta. Nasze Słońce jest gwiazdą typu G, to jest gwiazda o temperaturze niecałe 6000 stopni Celsjusza. Okazuje się, że to nie jest idealna gwiazda dla planety takiej super nadającej się do życia. Bardziej sprzyjające są planety krążące wokół gwiazd chłodniejszych, tak zwanych gwiazd typu K, które na przykład mogą żyć dużo dłużej. Nasze Słońce będzie świeciło około 10 miliardów lat w sumie, natomiast takie chłodniejsze gwiazdy będą świeciły przez 30-40 miliardów lat, co spowoduje, że życie będzie miało dłuższy czas na to, żeby się na niej rozwinąć. Ale przecież we wszechświecie występują także układy podwójne. Co jeśli planeta krąży wokół dwóch gwiazd? Odkrywamy już układy planetarne wokół gwiazd podwójnych i układów wielokrotnych. Jest to troszkę bardziej skomplikowany problem, ponieważ albo musi planeta krążyć wokół jednej gwiazdy w niewielkiej odległości, a druga gwiazda musi obiegać tą pierwszą bardzo daleko, no i wtedy raczej będziemy mieli wysoką temperaturę na takiej planecie. Albo odwrotnie, gwiazdy muszą być bardzo blisko siebie, a planeta bardzo daleko. Wtedy raczej będziemy mieli za niską temperaturę do życia. Wyobraźmy sobie te zachody Słońca. A to nie wszystko. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ na postrzeganie naszego życia ma nasza gwiazda. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze rośliny są najczęściej zielone z powodu chlorofilu. Natomiast jeżeli gwiazda będzie miała niższą temperaturę, to będzie wysyłała światło bardziej pomarańczowe, więc możemy przypuszczać, że rośliny byłyby na przykład bardziej niebieskie od naszych ziemskich. Jako ciekawostka, jeżeli by roślinność powstała na planecie krążącej wokół bardzo jasnej gwiazdy, liście roślin mogłyby na przykład być takimi lustrzanymi powierzchniami, które bardzo dobrze by odbijały światło, żeby się nie przegrzać. Żeby za bardzo nie przegrzać mózgowych zwojów, opowiemy na koniec, które planety mogłyby spełniać wszystkie te warunki. Tea Garden B. 12 lat świetlnych od nas. Masa podobna do Ziemi, promień podobny do Ziemi, ale krąży wokół czerwonego karła, gwiazdy, której rozbłyski mogą poprzez silne promieniowanie eliminować jakiekolwiek formy życia. Kepler 1638b. Gwiazdozbiorze łabędzia oddalona od nas o 3000 lat świetlnych. Dwukrotnie większa niż nasz ziemski glob, ale też czterokrotnie masywniejsza, co oznacza bardzo silną grawitację. Być może za silną. A kolejny Kepler? Tym razem 452b. Skalna planeta, połowę większa niż nasza. Temperatura? Taka jak na Ziemi. No to co, lecimy? Śmiało! Podróż z użyciem najnowocześniejszej technologii zajmie nam tylko 30 milionów ziemskich lat. Dzięki najlepszym teleskopom jesteśmy w stanie zaobserwować niezwykle odległe planety spoza Układu Słonecznego. Niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie wysłać tam sondy czy łazika, nie mówiąc już o misjach załogowych. Właśnie dlatego zadając sobie pytanie, czy znamy lepszą planetę niż Ziemia, odpowiemy – nie, nie znamy. Przynajmniej na razie, bo kto wie, co kryje się we wszechświecie. To już koniec dzisiejszej kosmicznej podróży, ale niebawem kolejny odcinek. Dzięki za lajki i komentarze. Jeśli możesz, poprosimy o łapkę w górę. Dzięki, cześć.